nie skończyłem tej myśli, że ponieważ powiedziałem, że jakby można wszystko odpowiedzieć, co tam Hegel, no chyba, że coś się tam przeoczy, to jeżeli czegoś nie dopowiedziałem w tym sensie, jaki miał stosunek Hegel do Boga czy do innych spraw, to proszę pytać. No bo oczywiście ja wiem, jak to ogólnie jest, że ktoś zafascynowany filozofią Hegla poza tym ma jeszcze jakiś światopogląd. Na przykład jest katoliczką, albo jest ateistą, marksistą, prawda? I będzie patrzył na Hegla pod tym kątem, jakby tam swoje ulubione wątki od niego, u niego odnaleźć, prawda? I będzie tak skłonny czytać i zawsze, prawda, przy nieuważnej lekturze może znaleźć coś, co potwierdzi jego stanowisko. Ale niezależnie od tego, Hegel wszystko, co najważniejsze, powtarza po 100 razy w różnych kontekstach. Można w związku z tym szukać, gdzie sformułowanie jest najbardziej lapidarne, najbardziej jednoznaczne, żeby się na tym oprzeć jako na pewniku. Więc od tej strony... Tak. Uwaga, że to cytowanie Heideggera jest trochę, znaczy nie wiem w jakim sensie, jak pan, że on taki głupi, nie zrozumiał, czy co, że przecież to jest trochę bez sensu. No wiadomo, że on wychodzi zupełnie inny przesłanek, a to, że Heidegger jako tak rozumiał Hegla, to najlepszy dowód jego dość długi tekst, który szczegółowo analizuje całą wstępę o heglowskim pojęciu doświadczenia. Wydaje mi się, że ten tekst dokumentuje wystarczająco dobrze, że Heidegger jakąś tam lekcję z Hegla robił, natomiast te fragmenty, które pan zacytował, to nie są fragmenty, tylko cała książka. Tu chodzi o aleteio, nie skrytość. No dobrze, ale czy on powiedział, czym jest, myślę, no nie powiedział, a w ogóle mówi cały czas nie na temat głównie. Nie, jakieś... Ale tam chyba nawet w moccie w tej książce albo w paru innych jest, że myślenie to jest tylko przystanek w drodze do. Więc myślenie jest ruchem ku. Ale w tym sensie jakby zarzucanie Heideggerowi, że tam nie ma jakiegoś totalnego ujęcia. Ale to sensu, no, nie, no dobrze, ale przecież mówi, że to jest tragedia, że jeszcze nie myślimy. Tak jakby mówił, że da się myśleć. Ale na razie wystarczy stukot butów na unterterminę i Heideggerowi to wystarczyło absolutnie. Nie, oczywiście ja się przyznaję, że nie jestem znawcą Heideggera, ponieważ co próbowałem go czytać, to nie... Generalnie mam zasadę, no, że czytam tylko mądrzejszych od siebie geniuszy, no i to mało tego jest. No akurat Hegel mi się trafił, jeszcze w dodatku czytam takie rzeczy, które stawiają opór, a nie papkę, no, bo to rozwija. Nie, ja muszę pytać po tym zakończeniu pana, bo, tak. bo nie chciałem się tego zapytać, ale skoro wszystkie odpowiedzi są na temat Hegla, dobrze, to z najgłębszej rury. Wszystkie są odpowiedzi na temat tego, co Hegel twierdził, a nie. Czym się kończy historia u Hegla? Czym się kończy historia u Hegla? No, oczywiście. Funkcjonuje taki stereotyp na temat Hegla, który nie ma nic wspólnego z doświadczeniem z jego lektury, że Hegel jakoby gloryfikuje państwo pruskie i na tym kończy. Prawda? Dobrze, to wiem. No ale dodam, można czytać całą fenomenologię, ani słowa o państwie pruskim. Wykłady, znaczy nauka logiki, ani słowa. Historia filozofii, ani słowa, filozofia religii, nic. Gdzie? No tylko o tym państwie pruskim ewentualnie gdzieś tam. No ale czy nic z tego? Więc gdzie się kończy historia? No nie wiem, no, Hegel jako no, realista, który twierdzi, że nie może filozof wykroczyć poza swoją epokę, mówi, że no tyle na razie możemy powiedzieć. Co dalej, to nie wiadomo. Myśmy tu doprowadzili do końca pewną zasadę, prawda? Jaka to jest zasada, no to wiadomo. Tożsamość podmiotu i przedmiotu. Rozwiązanie zagadnienia myślenia i bytu. Przez unieważnienie go. Cały ten Hegel, jak kolejny raz pana słucham, nie, to jest zachwycające, ale w sumie patent jest prosty. Facet bierze figurę świadomości, już tak mówiąc szkolnym językiem, i uważa, że to jest figura, która tłumaczy wszystko.
No to tak, no przy tym założeniu tam się szpilki nie da włożyć, tylko że to założenie jest kompletnie idealne. No, figura świadomości ma być eksplikatywna, a nie figura poręczności jak u Heideggera, albo figura podmiotowości obiektywnie. Dlatego, że poręczność się liczy na tysiąc. Dlaczego? Nie. Zaraz. Równie dobrze. Nie ma żadnego. Potem pracuje tylko ta figura i już potem się produkuje tylko te myśli i nic więcej, no to wiadomo. No ale przecież Hegel przecież dużo mówi o pracy niewolnika, jako czymś konstytuującym dla człowieczeństwa. Czy to jest świadomość? Nie. Mówi o doznawaniu strachu. Czy to jest świadomość w sensie jakiejś myśli? Nie, to jest jakiś fakt egzystencjalny. Na tym opiera w ogóle człowieczeństwo. Na strachu, na przymusie, na pracy, na kształtowaniu, na przetwarzaniu tego świata. Więc to nie jest tylko i wyłącznie rozważanie tego, co się dzieje w samej świadomości. Oczywiście to tak może się przedstawiać wtedy, kiedy Marx na ten temat pisze, że Hegel to tylko, prawda, praca czystego myślenia, a zapomina o rzeczywistej, zmysłowej praktyce i tak dalej. Gdzież zapomina? No. Gdzieś zapomina. A jak szeroko samą świadomość pojmuje? No, podmiotowość to jest studnia z ciemną głębią w środku, z której wszystko się wydobywa. To nie jest tak, że tutaj tylko na powierzchni sama świadomość pracuje, tylko ona ma bebechy, prawda? Ona jest zatopiona w duchu i w tym, co jest jego alienacją w nieświadomości, w materii, no nie wiem. No. A że Heidegger przyrównuje filozofię do stolarstwa, no to ja mu się dziwię, no, coś tutaj padło takiego. Filozofię tylko mówi, że podstawowe odniesienie poznawcze to nie jest spekulatywne, tylko spekulatywne to jest tylko jedno z i nie najważniejsze. Może się myli, ale on tak mówi. I klasyczna filozofia miała bzika w tym sensie, że absolutyzowała to ujęcie teoretyczne. A to jest tylko, ono po pierwsze nie jest źródłowe, w związku z czym nie tłumaczy nas i naszej relacji do świata, a po drugie nie widać żadnego wyraźnego powodu, dlaczego należałoby je faworyzować. Owszem, no, ludzie spekulują tak samo jak pająki snują sieci, a czczownice zżerają ziemię, ale to jest... Ja rozumiem, ale to jest ergon, działanie ludzkie, natomiast... No dobrze, ale ja nie rozumiem, dlaczego nieustannie Heglowi się czyni zarzut z tego, co czynią wszyscy. Na przykład, że myśli za pomocą pojęć, albo że pisze za pomocą języka, a Heidegger to co? To samo robi, tylko w sposób, który wywołuje u mnie odruch wzruszenia ramionami. Ale to jest kwestia indywidualnych upodobań. Natomiast... No właśnie do tego zmierzam. Nie, no uważam, że... Znaczy, bo ja nie bardzo rozumiem jakby tą rekapitulację przez odwołanie się do Heideggera, czy tutaj jakoś tam... Nie, no że... Żart na koniec. No dobra, okej. Okay. Nie, bo uważam, że to są nieredukowalni do siebie myśliciele i po prostu tu trzeba jakieś miary filozoficzne, trzeba taki albo inny punkt wyjścia i tyle. No to zauważyłem, że Heidegger ma jakiś zmysł religijny, że lubi transcendencję najwyraźniej i gdzieś tam to jest typowe, no. Dobrze. Ja mam dwie wątpliwości. Pierwszą jestem zgodna przyjąć, że to tutaj wychodzą te punkty wyjścia, które sądzę, że zbroiła religii członek marksizmu. Natomiast drugiej będę chyba bronić. Pierwsza jest związana z historycznym myśleniem Jezusa, no bo wydaje się jednak, że w wypadku filozofii religii poświęca całkiem sporo zdań temu, dlaczego to musi być zmysłowy ogląd. Dlaczego to musi być jednostka w historii? Dlaczego ona musi potem przeminąć zasadniczo? A ja się z tym zgadzam i to mówiłem, tylko z tego nie wynika, że to jest właśnie ten Jezus z Nazaretu i to jest mało istotne. No tak. No, również mało istotne jest to, że dajmy na to, ten Jezus cytuje Pismo Święte, przeinaczając sens tych wersetów. To pisze Hegel. A co to ma za znaczenie? Prawda? No, można by powiedzieć, że taki Bóg powinien dobrze szanować. Znaczy, to prawda, że niewątpliwie Hegel jest bardziej przejęty tą kwestią duchową niż kwestią historyczną, zwłaszcza taką
płytko pojmowanym skupieniem na historycznej figurze Jezusa. Chodzi o to, że ważne, w co chrześcijanie wierzą. Nie, no chrześcijanie tak. wierzą w historyczność Jezusa, i okay, to jest historia, tak. a nie to trzeba odbyć historycznie. Tak, 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 tak. I Hegel w to nie musi wierzyć, on się zwalnia od takiej wiary. W historyczność, że to jest akurat ten Jezus. I no przecież mówił, jak mu nie pasuje, żeby tego Jezusa z Nazaretu czcić, no bo on jest facet, no po prostu. No, ale tak samo jak pisze, wizja, że wylądujemy na łonie Abrahama. Tak. Ale on przecież wyraźnie pisze, że właśnie na tym polega wielkość ducha chrześcijańskiego, że ci mężczyźni, co ich tak obraża, wiara w Jezusa Nazaretu, to jednak wyznają. Pomijając, że nikt nie bronił Hegelowi przejść na katolicyzm i zająć się głównie adoracją Najświętszej Maryi Panny. No, to prawda, to prawda. Nie podoba mi się operacja na świecie. Co? Nie podoba ci? Nie, nie się pani. A ja bym się nie podobała, no, ale miałbym przynajmniej z głowy krót faceta. Tak, ale tam problem jest raczej jednostkowość. Ewidentnie jest tak, jest ten fragment, gdzie Hegel pisze o... to nie jest ten fragment, o miłości, tak? I się wydaje, że... no jednak ta twardość jest, ta męska twardość, ale ona mimo wszystko wyznaje tą wiarę w konkretną jednostkowość. Na tym właśnie polega wiara chrześcijańska. Natomiast drugie moje pytanie jest związane z transcendencją. Mhm. Bo... No, czyli dwa główne pytania. Tak, tak. Z punktu widzenia wierzącego, tak. Tak, mianowicie zastanawiam się, czy fakt faktycznie u Hegla można utożsamić transcendencję z rzeczą samą w sobie i czy kategoria jeza jest faktycznie niepomyślalna? Czy ona jest jednak... pomyślalna, jest bardzo zrozumiała, to jest kategoria rozsądkowa. To jest skutek tego, że myślenie rozsądkowe dobiera się do treści rozumowych i sobie robi tamten świat, prawda? No tak, i to oczywiście trzeba znieść, natomiast transcendencja jest takim pojęciem zupełnie... Transcendencja jest po prostu jednostronnym ujęciem pewnej relacji, a nie pewnym czymś, o czym nie można nic powiedzieć, no, z czym jest sprzeczne samo. To znaczy, generalnie biorąc, Hegel bardzo jednoznacznie na te tematy się wypowiada. Znaczy się jako postać fenomenologiczna, czyli postać świadomości fałszywej, czy postać świadomości rozsądkowej, jak najbardziej. Ale jeżeli to jest wyobrażenie takie, że mamy po jednej stronie to, co skończone, a gdzieś po drugiej stronie to, co nieskończone, to Hegel mówi, że w ten sposób to, co nieskończone, samo staje się skończone, bo ma coś poza sobą, prawda? Bo być nieskończonym czy wolnym to być, mieć inne w sobie samym, prawda? Czy być w swym innym u siebie. Więc wyłączyć coś z Boga, to też odebrać mu absolutność. I tak jak na przykład materię się z niego wyłącza, prawda? Czy wyłącza się z niego zło, no to już zaczyna się problem teologiczny. No to gdzie on jest absolutny, gdzie jest pełnią, skoro poza nim coś jest i to bardzo ważnego. No więc Hegel, idąc tutaj z tropem Bemego, wszystko to w absolut wkłada. Wszystko to w absolut wkłada, a zło w dodatku w takiej wersji bardzo skrajnej, radykalnej, bo to, co jest dla Hegla, no zgodnie z tymi wywodami i zgodnie z tym, co u Bemego czytamy, złem. Byt osobny. A co to jest byt osobny? No wszelka skończoność, ale w szczególności osoba, ja, prawda? W szczególności też w tych wykładach Hegel nawiązuje do Bemego, mówiąc o Lucyferze. Mówiąc o Lucyferze jako pierworodnym synu Boga. No Bóg ma syna, tak? No ale w pierwszym rzucie to jest ten, który idzie w ujednostkowienie, w byt osobny, tak sam oddziela się od ojca prawda, i wszystko, co z jego inspiracji powstaje, też się jakby w sobie zasklepia i to, co jest zasklepione w sobie, jest samolubne, no to jest właśnie złe. No ale bez tego zła nie ma osoby, nie ma momentu rzeczywistej podmiotowości. Zło być musi, wina być musi i Hegel to w pełni akceptuje.
prawda, że ten aspekt skończoności i zła jest konieczny i w Bogu musi się zawierać. No i dopiero wtedy, jak następuje powrót, a to wtedy Lucyfer jakby zmienia się w Chrystusa. Prawda? Mamy tu tę koncepcję przedstawioną, prawda? Żeby nie było problemu z tym, że Chrystus to jest tylko taki bez grzechu, bez cienia i tak dalej, no to ma tego Lucyfera gdzieś tam jako pierwszą fazę, jako tego, jedno syna marnotrawnego, który odchodzi od ojca. No i przecież Hegel to afirmuje, to co odpadnięcie stworzenia od stwórcy, przyrody od idei, że to o to chodzi, żeby dać temu innemu wolność, że można być wolnym tylko wtedy, kiedy się również swojemu innemu daje wolność. No i jedno od drugiego się odszczepia, odpada, to Abfall się nazywa, też od Bemego przejęte to określenie, że stworzenie odpada. Ale jednocześnie dobroć Boga, czy miłość Boga, znaczy czy tego absolutu przejawia się w tym, że całą swoją treść, na ile ta forma jest w stanie to przyjąć, daje tam, prawda? A nie, że kawałek. No więc moim zdaniem, jakby do Hegla nie podejść, tak na poziomie filozoficznym transcendencji nijakiej tam nie ma. Ale no, na poziomie no, czegoś tak elementarnego jak rozsądek, prawda? I czegoś tak elementarnego jak wiara religijna, oczywiście transcendencja jest. Jest i musi być na pewnym etapie rozwoju świadomości. Tak. Ale to w ogóle zgadzamy się chyba wszyscy, tylko to... Tak, tylko potem jest problem dalej, ale tam się chyba też zgadzamy. To już nie jest problem, tylko nasz. I jest jeszcze trzecia kwestia, trochę niezwiązana. Nie, no bo w kwestii Jezusa jakby Hegel nie przesądza tego, czy on wierzy, czy nie wierzy, tylko jakby dezinteres ma, prawda? Tak, filozoficznie to jest nieistotne dla niego. Tak. A dla człowieka religijnego jak najbardziej istotne, prawda? Każdy fakt, i to Hegla gorszy. No jak można w credo mieszać jakieś rewelacje na temat tego, że Bóg jest w Trójcy i tak dalej, z tym, że umęczon pod pońskim Piłatem. No i to ma być też przedmiot wiary, że jak się w to nie wierzy, to się zbawienia nie dostąpi. No nie mieszajmy rzeczy istotnych z nieistotnymi, prawda? No ale to taka jest natura ortodoksji czy katolicyzmu, że się te dwie rzeczy, znaczy jakąś ideę duchową ze zwykłymi faktami z życia. No i to jak wiadomo wielki problem jest z ich uwiarygodnieniem. A my coś wiemy swoją drogą o jego rzeczywistym życiu religijnym, takim codziennym, prywatnym, biograficznym? Czy on był jakoś intensywnie manifestował to, czy raczej to było... Czy my wiemy? No ja nie wiem... Czy historycy wiedzą? No może wiedzą, ale mnie też to zupełnie nie obchodziło. Prawda? Czy Hegel prywatnie? Prywatnie to sobie może. Bo jak Hegel do pewnych spraw podchodzi? No pojawia się na przykład idea reinkarnacji. No gdzieś tam przy okazji wschodnich doktryn, czy przy okazji Pitagorejczyków. Prawda? I Hegel mówi tak, no to jest idea obca duchowi europejskiemu, ale z drugiej strony, gdyby ją rozumieć jako konieczność przejścia wszystkich szczebli, prawda, od minerału do człowieka, a to byłaby w tym idea przejścia przez całą tę sferę idei. I to byłaby idea filozoficzna wówczas, tak? Albo też, jeżeli mówi coś ciekawego w zakończeniu fenomenologii ducha, o nocy ducha, o tym, jak duch się pogrąża, prawda, w nieświadomości, jest jakąś substancją duchową. Tak jakby gdzieś tam tkwi w jakimś, jako pamięć, która nie jest bezpośrednio dostępna, ale jest. I z tego rodzi się nowy duch, poza świadomością, na zasadzie jakiejś alchemii, prawda, z tych starych doświadczeń, bo skąd się to bierze? No to wszystko jest pamięć o tym, co przeminęło, prawda? Nowa postać ducha,
bardziej stara. Ale... Tak, ale z zapisów starych doświadczeń wyłania się nowy duch, zaczyna od niemowlęctwa, prawda? Ale już na wyższym poziomie, czyli ma za sobą jakieś poprzednie wcielenia. Czyli w skali globalnej on jakby taką ideę akceptuje. Nie jest to tak, że każda kultura powstaje zupełnie jak u Spenglera, prawda? Tylko jedno z drugiego wyrasta, no ale w taki sposób nieciągły. I co? I czy to oznacza, że on wierzy w tę reinkarnację, czy że w nią nie wierzy? Czy może mu to wszystko jedno i tylko jako filozof mówi, czy to ma jakąś nośność? Nie, ale mówię o tych uwagach przy okazji Pitagorejczyków. No, pewnie nie. No. A tutaj wyraźnie mówi, że cuda ma gdzieś, prawda, i w niebo wstąpienia i zmartwychwstania nie traktuje w sensie dosłownym, tylko filozoficznie, to przerabia to, prawda. No. Tak, to prawda. Kant też ma być. Chociaż jest znowu ten przypis z notatką, jak by się kłóca, że jednak ma być zmartwychwstanie też, zmartwychwstały Chrystus ma być też zmysłowo oglądany przez nielicznych, ale... Że kto się ma... Hegel się... No jest tam ten przypis, który zresztą pan profesor tam pewnie umieścił, o zeszytach Hegla z 1821 roku. Gdzie ja? Ale ja chciałam zupełnie inną sprawę, taką trochę poboczną. Ale oczywiście można czytać to samo i co innego rozumieć. Przejawiało się w formie rzeczywistości dla bezpośredniej świadomości, tak też to doniesienie. Nie zostawisz swojego sprawiedliwego w grobie, nie pozwolisz sobie się temu zgnić. Ta śmierć mierzy przez zwyciężenie grobu i tak dalej, 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 i tak dalej. I to niby ja pisałem? Powtórzę, że przez Hegla zeszytu z roku 1821. To nie ja, to redakcja. To redakcja. To pewnie Węgrzecki w takim razie. Nie. To jeszcze, to, oni jeszcze mają sobie po prostu... wydawca nieraz. Może pewnie... To tekst, którego... Nie, to nikt z Polaków, to jest Polaków, to jest tłumaczenie z niemieckiego. Może niemiecki wydawca? Niemiecki wydawca, tak. Czy tam jest gwiazdka przy tym przypisie? Tak, jest gwiazdka. A nie, to nie moja, bo gdyby to była moja, to nie byłaby gwiazdka, tylko numerek. A tutaj dużo przypisów nie ma. Tak jest. No czyli to jest przypis tekstu niemieckiego. Przypis tekstu niemieckiego to jest pewnie, ale to wobec tego w ogóle nie wiadomo skąd i zostawmy to na razie. Nie, ja chciałam o zupełnie innej kwestii, mianowicie ja chciałam miłości. A, tak. Miłość w Trójcy. Tak, miłość w Trójcy, ale Duch Święty, to jest kategoria, która się pojawia w fenomenologii ducha. I ja czytając to, zastanawiałam się, czy tak naprawdę nie jest tak, że jak popatrzeć na definicję, hegelowską definicję wolności, to ona się okazuje, i na hegelowską definicję miłości, to one się okazują w gruncie rzeczy bardzo zbieżne. I dlatego też właśnie chrześcijaństwo jest religią wolności, że jest religią miłości. Nie, moim trochę za mocno, ale to jest pytanie, jak to jest? No bo tak naprawdę... Oczywiście tutaj ta... ...jednej polega na odnajdywaniu siebie w swoim tak, że wolność jest uświadamiana, miłość chyba nie jest uświadamiana, ale prawda. Mhm.
Hegel tutaj jakby usiłuje wyjść z tej nieprzystępności osobności osób poszczególnych, no bo tam się niby mówi, że w Trójcy są te osoby, Hegelowi to mało pasuje, ale generalnie no, wiemy, że w jego myśleniu pojęcie osoby ma znaczenie negatywne. Osoba no, to jest w tym prawnym sensie jako podmiot własności, jako coś, co jako indywidualność jest bez znaczenia, ale jako coś, co jest uznane przez społeczeństwo, prawda? I społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo zatomizowane, to jest społeczeństwo osób, które są nawzajem w stosunku do siebie, jakby w relacji wzajemnego odpychania się, tak, każda sobie. No i to jest jakby idea liberalna generalnie, którą teraz się uniwersalizuje. I co Hegel temu przeciwstawia? No, rodzinę i również państwo, prawda? A w rodzinie występują inne relacje. Tu nie ma osób, tylko które jakby mają na względzie tylko i wyłącznie własny interes, tylko wręcz przeciwnie. Jest otwarcie się na inne osoby, czy w miłości między kobietą i mężczyzną. Też jest taki moment, że nie chce się zachowywać jej odrębności, tylko chce się być jakby akceptowanym przez nią, jednocześnie oddając się jej i tak dalej. Prawda? I zresztą Hegel wtedy, kiedy pisze o tej podstawowej formie logicznej, którą jest ja równa się my, prawda, i że w tym to się jakby realizuje dopiero duch, no też mówi o sytuacji, kiedy ta nieprzystępność osób, prawda, zostaje osłabiona, ograniczona, więc jest jakby cały szereg interpretacji konkretnych treściowych tego modelu wychodzenia poza byt osobny. I generalnie, gdyby spojrzeć na to no z tej perspektywy Bemego, bytu osobnego i tak dalej, to Beme mówi tak, że każda rzecz ma w sobie dwa bieguny. Ja i nein. Ja to jest afirmatywny stosunek do całości, a nein to jest ta zasada lucyferyczna, bytu dla siebie, odcinania się od czegoś. No, generalnie nasz stosunek do świata jest oparty na tym nein, że my, a tu świat, prawda? I żeby doszło do urzeczywistnienia się ducha absolutnego, no absolutnie ta nieprzystępność osób musi być rozbita. To się musi poszerzyć, to musi przyjąć w siebie całość, absolut, bo tak to jest tylko czymś małym, przeciwstawnym reszcie. Czyli to jest w gruncie rzeczy konstrukcja spekulatywna, a że można przy okazji wtłoczyć w to, prawda, wzniosłe słowo miłość, które robi na ludziach i również na zaświatach wielkie wrażenie, a to fajnie, czemu nie, ale to jest po prostu trywialna spekulacja logiczna u Hegla, ta miłość, prawda? Tak w Trójcy sobie to rozpatruję. Ale na poziomie np. filozofii prawa to już jest mu potrzebne właśnie, żeby z tych osobnych mężczyzny, kobiety i dzieci zrobić osobę jako rodzinę, prawda? Bo potem de facto do społeczeństwa obywatelskiego wchodzą osoby jako rodziny. Znaczy tam pada słówko oczywiście głowa rodziny, ale one wchodzą rodziny do społeczeństwa obywatelskiego osoby. No tak, tak. Żeby ta rodzina powstała, to miłość musi być, co? Marks mu zarzuca, że tak nie jest. Właśnie, że wchodzą zatomizowane. Marks mu zarzuca. To znaczy, oczywiście można powiedzieć jeszcze co w tym kontekście, o którym mówimy, no, że jest to pojęcie gminy religijnej, prawda? No bo wiadomo, że Hegel bardzo wysoko poprzeczkę zawiesił, w czym się urzeczywistnia tak naprawdę człowieczeństwo. No w tym, że jest wzajemne uznawanie się, nie w jakimś wąskim zakresie, że ja cię uznaję, to po prostu dam ci żyć, prawda? I wymuszę, żebyś ty mnie uznawał w innym zakresie, tylko po prostu każdy jest dla drugiego też jakby celem samym w sobie, prawda? Więc oczywiście jak się patrzy realistycznie na społeczeństwo i na społeczeństwo obywatelskie, to nie ma niczego takiego, ale w gminie religijnej, a w gminie religijnej to może być, o ile nie dochodzi do wypaczeń, o co łatwo. Nie, bo w każdej komunie. Czyli po prostu...
Czyli po prostu sobie stworzył, prawda, taką gminę jako urzeczywistnienie tego ideału, no, w trochę zawężonej skali. Bo oczywiście, tak. I dlatego o czym mówi dalej w rozważaniach na temat gminy? No jakby podnieść to do poziomu ogólności, no bo ta gmina, czyli wspólnota religijna wchodzi w relację ze sferą życia świeckiego. A jaka ta relacja powinna być? A może życie świeckie powinno być podporządkowane religii? No tak, tak było. Całkiem co nie głupie, prawda? Ale dochodzi do tego, że jeżeli jest niepojednana ta sfera świecka, to co się dzieje? To wtedy ta religijna władza sama przybiera charakter świecki. Jest brutalna i nastawiona na to wszystko, na co jest nastawiona władza świecka. Więc i tak źle, i tak niedobrze, i tak kombinuje, prawda? Przez niezapośredniczoną przemoc. Znowu, żeby jakby, no jakoś pomału, może dojdziemy do ładu, mówi Hegel, no ale przynajmniej tyle. Więc oczywiście może to rozczarowywać, to gdzie Duch Święty powinno być jak najwięcej, to ta gmina ciągle w kółko, prawda? W dodatku obca naszej mentalności, no, ogląda na górę. Czy oprócz chrześcijaństwa to się zajmował jakimiś innymi religiami? A jak najbardziej, to znaczy to mamy tutaj dzieło w dwóch tomach, prawda? I myśmy zajęli się tym działem, który się nazywa religia absolutna, czyli skądinąd religia jawna i skądinąd religia chrześcijańska. To jest własna religia Hegla i to ona pozostaje w relacji do jego własnej filozofii. W związku z tym to ona budzi nasze zainteresowanie, bo cała reszta oczywiście może być ciekawa, jak Hegel z dostępnego mu materiału konstruował, prawda, te dzieje. Ale tu zawsze pojawia się ta okoliczność, że wiedza Hegla na ten temat nie była taka jak współczesna. W związku z tym, jak będzie czytał to religioznawca, to pewnie będzie nosem kręcił. Jak będzie orientalista czytał o tym, co Hegel pisze o Chińczykach czy o Hindusach, to też pewnie mówią, co on tam wie, no nie zna się. No tak, no, wie tyle, ile jego epoka wiedziała, albo trochę mniej tu i ówdzie. Natomiast jeżeli chodzi o własną kulturę, był w pełni kompetentny. I daje takie ujęcie, w którym oczywiście pobożny chrześcijanin nie rozpozna tego, co jest miłe jego sercu. Prawda? Ale do czegoś się może to przydać. Także. No więc z jednego punktu widzenia mamy u Hegla trochę za mało, czyli nie mamy, prawda, takiego solidnego, prawdziwego Boga i nieśmiertelności duszy. No też na ten temat Hegel. Bo tam się zmienia zupełnie koncepcja czasu. To nie jest tak, że Hegel mówi, nie wierzymy w nieśmiertelne dusze i w ogóle po śmierci nie w tym, nie w tym... Mówi, że niektórzy wierzą i to ma pewne znaczenie historyczne. Nie, nie można myśleć o nieśmiertelności po śmierci, bo to jest w ogóle myślenie złej skończoności. Nie można, wierzyć można, ale to nie ma wspólnego ze spokulatywnością. No dobrze, tak. No nie, no to jakby Hegel odpowiada tak, no że co my tu mówimy o nieśmiertelności tam jednostkowej duszy, jak jednostkowa dusza to jest pozór. Prawda? A myśląc, jesteśmy w wieczności. Co on sobie przy tym kombinował w sensie jakiegoś wyobrażenia? A to już inna sprawa. To już musielibyśmy jakąś własną myśl w to wtłoczyć. Ja ci nie chcę zabierać Hegla jako chrześcijanina. Ale to tylko zależy od sensu tego słowa. No, przecież filozofia jest chrześcijańska. Jest chrześcijańska.
miejmy nadzieję, że to jakby dokładnie wyłożyłem, że jest chrześcijańska. No ale również to chrześcijaństwo w wersji Hegla jest filozoficzne. Otóż, czy godzi się wierzyć filozoficznie? Czy to już wtedy nie jest wiara? Bo on wierzy w jakieś wartości tej swojej kultury przynajmniej, prawda? Że one są lepsze, powiedzmy, od tego, co wymyślili Japończycy. Że tu się przejawia ta jego idea absolutna, a tam w sposób niepełny. No bo wszędzie jakoś, prawda? Więc oczywiście można mówić, że dla niektórych czytelników te zapewnienia Hegla, że oto tutaj ta idea dopiero się w pełni realizuje, jak będziemy porównywać co? Jezusa z Sokratesem. No to, że oczywiście nie ta skala absolutności. Albo Jezusa z Heraklesem. No też ktoś się tam do nieba dostał przez żywot ziemski, prawda? Też z boskiego ojca, z ziemskiej matki. Oczywiście częściowo to są zapewnienia Hegla, tylko jako jego chrystocentryczny punkt widzenia, no ale niewątpliwie taki ma, no więc jest filozofem. No ale to jest chrześcijański. Bez Epikteta Jezus byłby niezrozumiały. Znaczy nie wiadomo skąd by się wziął wcześniej po stoików. No i... Tak, ale polega historia zbawienia. A może Epiktet też jest chrześcijaninem? No i właśnie... I właśnie Hegel tych stoików tam władował fenomenalnie. W sposób. Słowo rozproszone te rzeczy. Tak, tak, właśnie. Dokładnie. Nie no. Oczywiście i to sfera ducha absolutnego, i to sfera ducha absolutnego. I teraz co jeszcze można powiedzieć? Że taka idea trójdzielności tej całej sfery to jest idea hermetyczna. Przecież Hermes po trzykroć wielki był patronem zarazem sztuki, religii i nauki, czy też filozofii. Prawda? I to nie tak, że jedna forma jest wyższa, druga niższa, a trzecia najniższa. Tylko tak, że one trzy naraz jakby stanowią pełnię. Poniekąd Hegla też tak można traktować, że się nie zrywa tej pępowiny między religią i filozofią. No zwłaszcza, że co on sam mówi na temat filozofów, tych, którzy wznieśli się na poziom tej religii przemienionej promiennie, tak to znowu używa Hegel terminu religijnego, ferkleru, prawda? Co przez Lutra zostało wprowadzone na określenie przemienienia, to zwykła metamorfoza, prawda? A tu użył takiego pojęcia, w którym coś świeci, prześwieca, prawda? I Hegel to skwapliwie podjął. I o czym ja mówiłem, bo zapomniałem? O tym, co mówił Hegel o filozofach, którzy próbowali wyjść z religii przed. A, że to jest garstka kapłanów jakiejś świątyni filozoficznej. Że to nie jest, prawda, zjawisko na tyle masowe, żeby można je było brać poważnie. W związku z tym religia jest elementarna w cały czas. Teraz co jeszcze Hegel ciekawego mówił? No bo jakby on uznaje, że na początku naszej chrześcijańskiej ery, kiedy powstawało chrześcijaństwo, świat przyjął jakiś niesłychany impuls duchowy. Czyli od tej strony jakby nie zaprzeczał temu, że coś się wydarzyło. I teraz kto odebrał najpełniej ten impuls? Filozofowie neoplatońscy. Nie chrześcijanie. A tamci zaledwie jakieś okruszyny ducha. A tu w całej pełni ten impuls przejęli filozofowie neoplatońscy. No i w tej postaci ta filozofia starożytna przetrwała. Weszła do teologii chrześcijańskiej. Prawda? No bo to jest oczywiście też sprawa elementarna, jak widzi Hegel, sprawę religii i filozofii. Prawda?
na wejściu filozofia zrywa z religią, jest w konflikcie, a na dojściu się łączy. No i to są dwa przypadki w dziejach. Raz Hegel, który połączył filozofię z religią, a przedtem filozofowie ze szkoły aleksandryjskiej z Proklosem na czele, prawda, który napisał dzieło pod tytułem Teologia platońska. Prawda? Było zerwanie filozofów z wierzeniami religijnymi. Następnie sama Akademia Platońska przeszła przez okres sceptyczny, taki jakby takie oświecenie, prawda? A na koniec co zrobiła Akademia Platońska jako ten później neoplatonizm? No, na bazie schematu z Parmenidesa Platońskiego, wszystkie jego rozproszone tu i ówdzie rewelacje na temat misteriów greckich, prawda? Powkładany został w ten schemat, jakby stworzony został cały system taki emanacyjny, który restytuował no, na poziomie takim filozoficzno-symbolicznym jakby tę religię grecką. Pogodził się z nią. No i tak Hegelowi to przyświecało, że tak właśnie należy robić i na tym się kończy epoka. Tak jak się tam skończyła starożytność, tak. No tutaj mu się rachunki nie zgadzały trochę, bo ta epoka nowożytna jeszcze powinna potrwać. Są jeszcze jakieś pytania? To dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.